Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w The Sims średniowiecze. Moi drodzy, fajna misja nam się tutaj trafiła. Już zerknęłam przed chwilą bez was, tak przyznaję się. Moi kochani, 7 sztuk mechanicznych. Wiecie dlaczego podoba mi się ta misja? Ponieważ jest tutaj możliwe zdobyć cechę legendarną dla naszego kowala. Tak jest. Myślałam, że już wszystkie właśnie te misje, w których właśnie mogliśmy zdobyć tę cechę, przeszliśmy, a jednak nie. Taka niespodzianka, dlatego szybko, słuchajcie, łapię ją, przechodzimy ją, żeby nam nie znikła, wiecie jak to jest. Więc, moi drodzy, to jest misja, którą sobie dzisiaj przejdziemy. Następnie, ja myślę, zajmiemy się tutaj nieco polityką, ale to już w przyszłych, słuchajcie, odcinkach, czyli będziemy tutaj rozstrzygać wojnę między korsarzynem a kupczycami, tak? Dobrze mówię? Kurczę, mam nadzieję, że się nie machnęłam. Właśnie inkwizycja... Nie, to nie była inkwizycja, wielka czystka, przepraszam. Tutaj jest fajna, słuchajcie, też misja. I jeśli ona się ostanie na następny odcinek, to sobie ją przejdziemy. Ale dobra, bo to, słuchajcie, dopiero w następnym odcinku, jak już powiedziałam. Tak, kupczycy i korsarzy, tak, oni się non-stop leją, moi drodzy. My, jak przypominam, jeszcze raz przypominam, tak jest, my się skłaniamy tu bardziej ku piratom, słuchajcie, czyli korsarzyn górą, yeah. Ale dzisiaj 7 sztuk mechanicznych. 7 sztuk, przepraszam, mechanicznych stanowiło podstawę każdego wielkiego imperium. Większość osób w ciągu życia mogła próbować opanować tylko jedną ze sztuk. Nadszedł czas, by bohater zdobył wszystkie 7. Niech będzie 6. Kowalowi już udało się opanować jedną z 7 sztuk. Kowalstwo. To był dobry start. Czy umiejętności kowalskich będzie można użyć do zdobycia pozostałych sztuk? W tej misji dostępna jest cecha legendarna. Także chodźcie, fajnie właśnie, że ten, że uda nam się jeszcze Kajowi tutaj. Czekajcie, spauzuję, tylko musimy się tu wszystko czytać. Pauzuj się, gro! Stop. No. 7 sztuk mechanicznych. Krawiectwo, architektura, rolnictwo, wojowanie, handel, gotowanie i kowalstwo. Mistrz kuźni Kai był mistrzem jednej sztuki, ale chciał więcej. Pewnej nocy po kilku kuflach słodkiego syropu ogłosił: osiągnę sukces w jednym trudnym zadaniu w każdej ze sztuk. Po każdym zwycięstwie wykuję odznakę, korzystając z tego, czego się nauczyłem, aby potwierdzić opanowanie danej sztuki. Wyzwanie zacznie się dzisiaj. Kai wrzucił garść nasion do swojej kieszeni. Te są na sztukę rolnictwa. Gdy tylko się dowiem, jak je wyhodować, pomyślał, ale najpierw muszę wykuć moją odznakę kowalstwa. Nie wiem, czy czasem nie przechodziłam już kiedyś tej misji. No z wami raczej jej nie przechodziłam, no bo jak widzicie, Kai nie ma tutaj, prawda, to jest cecha legendarna dla kowala, a on nie ma tej cechy legendarnej, jest żarłokiem, właśnie będziemy mogli mu przekuć tego żarłoka w jakąś fajną cechę legendarną. Kai, jak ty się czujesz? Kiepsko się czujesz, mój drogi, brakuje ci tutaj posucha, tak jest, wszystkim tutaj brakuje, prawda, miziania, że tak powiem, w naszym mieście, królestwie miłowo. Hej, brat, przyjazny. Poplotkuj trochę tutaj ze swoim bratem, porozmawiaj, przyjazne, poznaj. No. Anoki, ej, wy takie macie kontakty słabe, ja myślałam, że oni już mają lepsze. Czy wiesz, że paź Barnim potrafi zmieścić naraz 20 jaj w swoich ustach? To niesamowite, Boże drogi. Hej, Stella! Jak tam twoje złamane serduszko? Mam nadzieję, że okej. Okay. No. Dobra, lecimy zaraz do nas, wytworzymy sobie odznakę kowalstwa. Ciekawe, czy wszystko będziemy mieli, co nam tutaj jest potrzebne do tego. Przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się, moi drodzy, i wykuj. Dobra. Co tam było? Ogrodnictwo, tak? Czy... Jezus, bije kobietę! Bije kobietę tutaj! W kuźni! Wredne... czekajcie, zaraz mu coś ten... Spluniemy mu w twarz, hamowi jednemu. Gdzie tu jest ta łona? Oznaka kowalstwa, nic, chropan tylko nam jest potrzebny, ale czekajcie, anulujmy to, bo tu trzeba splunąć w twarz. Bezczelny. Nic bardziej, nie mam takiego kłóć się. Nazwij bezmózgim kundlem. Chociaż nie, bo to obraza dla psów. Ale dobra.
Spluj mu w twarz. Ja... Aha, to jak słuchajcie, ten spo... O, harknął mu. No, wiecie co? Skrzycz. No jak mógł uderzyć kobietę? Pieczarek. Słuchajcie, fryzura jak pieczarek. Jak pieczarek, tak? Jak pieczarka. Mogę z nim walczyć. Na pięści! Kaj! W obronie tutaj niewiasty, jak najbardziej. Cieniu jeszcze dostaliśmy po dupie. Dobra, przemilczmy to, chodźcie, to rzucimy węgla. O, cholera. O nie! Skąd tyś się tu wziął, strażnik? I zobaczcie, jakie kółeczka. O nie, słuchajcie, serio, jesteśmy aresztowani. My w obronie niewiasty, dziewicy, która dostała po pysku. Nie! Słuchajcie, fajnie zaczynamy misję, nie? Gdzie wy idziecie? Tutaj takie przejście jest, Kai, to ja nie wiedziałam nawet. O, proszę! Aha, bo tutaj jakieś, słuchajcie, podziemne korytarze chyba. Nagle znaleźliśmy się tutaj. No nic, no i co? I teraz będziemy w dybach, cholerka, przez parę godzin. Co za porażka, Asia. A chcieliśmy tu dobrze, prawda? Stanęliśmy w obronie niewiasty, która została pobita przez jakiegoś pastucha. A tu proszę, co nas za to spotkało. I jak tu być dobrym, nie? Jak tu być dobrym, Kai, i uczciwym, i w ogóle rycerskim? Zest, pójdź no sam. Pójdź no sam, weź no, otwórz no te dyby. Jeronie, my tu z misyją teraz będziemy stać, ludzie. Nie dość, że przegrana walka na pięści, to jeszcze wtedy... A spróbuj mnie rzucić jajem, spróbuj mnie ino rzucić jajem, masz szczęście, Zest. No dobra, no trzeba tu odczekać, moi drodzy, a czujemy się po prostu fantastycznie. Zajmiemy się później tymi zadaniami dziennymi, bo sobie już nie możemy na to pozwolić. Ty gnomie, ja cię zapamiętam, wieśniaku, Jaroszu, ty. Spróbuj tylko rzucić w czymś. Nie rzucaj... Patrzcie. Pomidorem w twarz. Pomidor na twarz, bezczelny. Zapamiętam cię, wieśniak, Jarosz. Dorwia cię gdzieś i skopia ci dupa, zobaczysz. No co za paruwa? Nasz strażnik, słuchajcie, jakieś choróbsko złapał. Dobra. To by było na tyle. Chodźcie. Trzy razy musimy coś zebrać. Jakieś skałki. Chodź tutaj, Kai. Zbierz to. No ty się nie czujesz za dobrze. Nie wbij sobie, ale znowu tego. W czółko. Kilofa, bo... Jeszcze tego. Patrzcie, misja nam spada, ale zaczęliśmy pechowo, Kai, chodź. Chcieliśmy się tu pokazać, nie? I nam nie wyszło. Dobra, a co to jest? Łódź, no spoko, to nie, już się bałam, wiecie, że co to będzie za zadanie. Trzeba będzie zrobić dwie jakieś tam zbroje, dwie coś tam i dwie coś tam. Dwie pary kajdan chyba. Dobra, na szczęście, nie, dorzuć węgla. I wykuj. Naprawimy tę łódź, oddamy tę łódź i dopiero zajmiemy się właśnie, słuchajcie, wykuciem tej odznaki. Boże drogi, no wystarczyło tylko po prostu pójść tutaj do domu. Naprawiona szalupa, okej. Wykuć tę oznakę i zająć się tym, czym mieliśmy się zająć, a nie tutaj widzicie. Masakra. Och, uwielbiam po prostu do tym średniowiecze. Takie niespodzianki nam tu serwują, nie? Okej, chodźcie, zaniesiemy to od razu. Daj łódź. On mnie denerwuje, bo on, kurczę, mi się wcina. Specjalnie postawiłam już ten drugi piec, a on i tak, tam gdzie ja. Wykuj później mi ten, jeszcze tę odznakę. Dostaniemy jakąś kasiurkę od tej piratki? Patrzcie, łódź się zmieściła tu, widzicie? W pudełku. Rozkładana. Wykuj już tę odznakę kowalstwa i już nic więcej, Kaju, mój drogi, nie kombinujmy. Później coś zjemy dobrego, żeby ci jeszcze tu humor poprawić, bo cinko to widza.
Okej, okay. Kto jest mistrzem kowalstwa? Ten jegomość. Następna na liście jest sztuka handlu. Z łatwością mogę wytworzyć broń i zbroje nadające się na sprzedaż. To powinno być proste. No tak, bo my mamy kram tutaj przecież z boczku, nie? Z boczku. Z boku, słuchajcie, z prawej strony mamy kram. Wytwórz trzy półtoraki. Półtorak, tak to się nazywa? Półtorak, tak? I trzy toporne zbroje płytowe. No ale to co? No kujemy, kujemy, chodź. Później zjemy coś. Półtoraki tam były, prawda? Wykuj. Aha, dobra, bo on kontynuuje. No trochę nam zejdzie. Także ja tu przyspieszam, moi drodzy. Zaraz jeszcze coś trzeba zjeść. Niech on wykuje ten jeden właśnie i... Przygotuj jedzenie. Wiesz co, zrób sobie chleb jakiś dobry. Chleb jęczmienny duży. No zrób ten chleb jęczmienny duży. Nie mamy żadnych owoców, żebyś tu królewski zrobił budyń jakiś czy coś. Co on ma w tej ręce? Zbagował się. Zobaczcie, zbagowało się to. Widzicie? te szczypce tutaj z tym. Kajta zostawił w lufcie. Poszedł zjeść, patrzcie. Rączka mu się zbagowała. Jedną ręką też mogę zrobić chleb, Asia. No i prawidłowo. Jedz, mój drogi, a ja ci to tutaj wrzucę do wyposażenia. Masz tu jakieś smrody? Nie, nawet nie. Szczypce z rozgrzanym prętem metalowym. Dobra. Masz kamienie many. To do laski chyba, nie? To się przyda. Do kostur. Kostura maga. Szamaj. I następnie tutaj działaj. Dalej. Uszczypce. Kontynuuj. A, widzisz, ty nie skończyłeś mi, ty cholero. Poleciałeś od razu. Żreć. Przyspieszam. Jeszcze godzinka i tutaj ten poniżony w dybach. Godzinka i będzie okej. Okay. Dobra, półtoraki mamy z głowy, to teraz... czekajcie, co tam jeszcze było? Toporne zbroje płytowe. Wykuj. Toporna zbroja płytowa. Mam wszystko, żelaziwa nam zabraknie. Słuchajcie, jednego żelaziwa nam zabraknie. Jaka jazda! Kurczę, mam 14, a 15 będę potrzebowała. Ach, cholerka. Gdzie by tu żelaziwa? Wiecie co, niech on kuje. Ha, 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 ha. Dobra, żelaziwo mamy pod nosem, więc spoko. Tyle. Dobrze. Dobra, już tutaj nie zbieraj. Jak coś to... Bo tam chyba fosfor, nie? Był, jak się nie mylę. A idziesz po to od razu? Nie skończyłeś nawet. No dobra. Okej, słuchajcie, ostatnią wykuwamy. I to by było na tyle. Później będziemy musieli prawdopodobnie ją sprzedać. Co to mamy za nastrojnik? Czas na młot. Uważaj na palce. Idź mi stąd, blondas. Kurczę, znowu mi się tu ten... wtrążolił. Także, moi drodzy, kończymy wykuwać i ten. Lecimy dalej. Dam mu to na dwójeczkę. Musiał przejść tutaj na to stanowisko. Zobaczcie, on ma ten młot. Anielski to jest ten najlepszy w każdym razie. No dobra. Do wioski. To fajnie, bo wiesz co? Ja bym się i tak przeszła do tej wioski, bo ja bym ci tam troszeczkę zakupów jakichś fajnych zrobiła. Co ty na to, Kaj? Kaj, wziąłeś sobie chlebek może? Weź talerz. Nie wziąłeś sobie? Zjedz, zanim wyruszysz do tej wioski. Myślałam, że tu będziemy sprzedawać, u nas. A jednak nie, jednak się pomyliłam. Idziemy do wioski. Dobra. Szamaj. I teraz ścieżka do wioski i... Aha, sprzedawaj miecze i zbroje. Kurde, myślałam, że... No dobra. Lecimy, kochani. Okej, stop! To był rekordowy zysk. Mogę się nazwać doświadczonym kupcem. Wezmę jednego złotego simola z mojego nowego majątku i przekuję go w swoją następną odznakę. Fajnie. Słuchajcie, mamy... ma nudności, tak? Mamy taki nastrojnik, bo coś mi tu wyskoczyło. Wiecie, te informacje takie czasem wyskakują, jak oni wyruszają gdzieś tam do... właśnie do wioski. I coś tam źle zrobiłam i proszę bardzo, ale dostałam jakiś ten nocny cień, cztery te ziółka nocnego cienia. Język polska, trudny język. Idź Kaj, lecimy jeszcze tam z powrotem, bo ja chcę z nim zrobić zakupy właśnie jakieś, bo on ma dość sporo kasy, więc trochę, słuchajcie, wydamy.
Ej, a czemu tu nie mamy nic ten? Czemu nie ma nic do żarcia? Kto tu żarcie wykupił? Ja pierniczę. Ej, słuchajcie, nic nie ma. Czy ja ostatnio robiłam jakieś zakupy? Kurde, nie pamiętam, ale serio? Przecież tu już 24 ha minęło, nie? Chyba. Dobra, jak już jestem, to wezmę chociaż trochę ten... jakiś tutaj minerałów i tak dalej. Nie, 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 tego nie chciałam. Słuchajcie, wróciliśmy. Niech Kaj sobie zje tutaj już przed bramą, tak, ten chlebek. Ja byłam pewna, że on ma jakiegoś tego... słuchajcie, jakąś papugę albo jakiegoś innego ptaka, ale on nie ma, ej. Kurde, a mogłam mu kupić. Bo bym wysyłała, wiecie, na ten... ale Kaj, nie ma żadnego ptasiura tu. O, się dbała, że ja mu kupię. A, widzicie. No nic, trudno. Wracamy do domu, wykujemy sobie jeszcze tylko te odznaki handlu i kładę naszego Kaja spać. No, szybciutko, Kaj. Szamczaj. Wróć do domu. Zmęczony już. Wróć do domu. Kupiłam trochę żelaziwa, właśnie tam te Elektrum, czy jak to się tam nazywa? Adamyt chyba, takie tam są te, nie? Nazwy dziwne, dziwne. Kupiłam troszeczkę mu właśnie ten, bo to mu się może później przydać właśnie do wyrobu jakichś tam zbroi, mieczy i tak dalej. Dorzuć tutaj węgla i wykuj mi, mój drogi, te odznaki. Następnie ja cię kładę spać i widzimy się rano. Spójrzmy, jak wygląda ta odznaka. A tak samo, one będą tak samo wyglądać. Adamant. A ja tam Adamy chyba powiedziałam. Adamant, tak to się nazywa. Dobra. Co mogę teraz osiągnąć, używając moich zdolności kowalskich i handlowych? Budowanie wymaga narzędzi i pieniędzy, więc może następnym krokiem będzie architektura. Muszę spytać monarchinię, co chcę zbudować w królestwie. Dobrze, ale tymczasem, borem lasem, wskakujemy tutaj do naszego fantastycznego, wygodnego łuzia i widzimy się, kochani, z Kajem już rano. Pora wstać. Także, mój drogi Kaju, pościel, ale sobie łóżko, następnie sobie skorzysta, moi drodzy, i weźmie sobie kąpiel. No, tak zrobimy. Zrobimy to na dwójeczce. Aha, on postanowił najpierw zjeść jeszcze przed, tak, skorzystaniem przed kąpielą, także spoko. Czy zostało ci jeszcze tam trochę chlebka? Nie, już mamy pustą tą tacę. Także posprzątaj i wiesz co? My idziemy do monarchini, przepraszam, do naszej Kasandry. I tam ta spiżarnia jest fajnie zaopatrzona w zamku, więc tam sobie zrobimy jakiś dobry jeszcze chleb. Jakiś królewski budyń albo... no zobaczymy. Coś tam pomyślimy. Moi drodzy, widzimy się już na zamku. Jak powiedziałam, widzimy się na zamku, tak jest. Szukamy Kasandry. Gdzie jest Kasandra? Była tu przed momentem, tak, Kaj? No, ale chyba przeszła tam. Przeszła do drugiego pomieszczenia. Ej, Amandzia tu jest. Aha, bo ona ten... czekajcie, zaraz tu poflirtujemy może trochę z Amandą. A Amanda już ucieka gdzieś, dobra. Ma ważne sprawy. Rozmawiamy o architekturze, przypominam. Co by nasza królowa chciała, aby zostało zbudowane? Cóż, normalnie ja tutaj zajmuję się zamawianiem budowli. Możesz jednak pomóc w pracach budowlanych. Królestwo zawsze potrzebuje narzędzi i pieniędzy, a możesz też wpłacić dotacje. O, słuchajcie... co by tu zrobić? Mogę zrobić kilka młotów i dać je królestwu. Mam pieniądze do wydania. 250 zł simoli powinno wystarczyć. Damy kasę, słuchajcie. Ostatnio dość już się ten... nakuliśmy, o, że tak powiem. Złóż datek dobroczynny i... czekajcie, czekajcie. Ile ona tam chciała? 250? Tak. Dobroczynny... aha, nie ma. Czekajcie, damy tak. Damy tak. A jak to trzeba zrobić? Aha, dać jej, widzicie, nie doczytałam znowu, ale choć i tak damy tutaj. Cóż, tak się składa, że mam tu 250 simoli. Przekażę je królowej i zaczniemy tę budowę. Nie o to mi chodziło z opanowaniem architektury, ale okazanie poparcia tej sprawie wystarczy, by uznać, że udało mi się opanować tę sztukę. Tak myślę. Oj, troszeczkę oszukujesz, Kaj, troszeczkę oszukujesz. Chodźcie, wpłacimy tutaj trochę na tych biednych. Mamy kupę kasy, więc spokojnie możemy to zrobić. I ten, i fajne nastrójniki jeszcze dostaniemy i będziemy mieli fajne zielone ten skupienie. O, proszę bardzo. A teraz jeszcze damy tutaj
naszej Kasandrze. I widzę, że tu mamy tak, do wykucia, do stworzenia, przepraszam, zwykłą laskę i toporna zbroja płytowa. Chyba nie mamy tam już tego, ale nie, ja kupiłam, nie? Żelaziwo, także spoko. Kasandro, moja droga, czy udzielisz nam audiencji? Kaj czeka. No Kaj, mam cię ten popchnąć w kierunku tronu. Okej, Kasandra musiała wstać, słuchajcie. Proszę. To będzie cenna pomoc. Proszę, dam ci zamówienie, czekajcie. Dam ci zamówienie na budowę następnego budynku w mieście. Widnieje na nim twoje imię. Równie dobrze możesz to zbudować osobiście. Czekajcie, to będzie cenna pomoc. Proszę, dam ci zamówienie na budowę następnego budynku w mieście. Widnieje na nim twoje imię. Równie dobrze możesz to zbudować osobiście. Okej, no to coś będziemy budować. Nie chcę marnować tak ładnego i oficjalnego kawałka papieru, ale chcę przekuć go w swoją następną odznakę. Najwyraźniej udało mi się opanować architekturę. Nie będziemy nic budować, tylko tam, słuchajcie, coś tam dostaliśmy. Nieważne. W każdym razie ja bym sobie tu przeszła, moi drodzy. Tak jest. I chodźcie tutaj do tej kuchni. Przygotuj strawę. O, zrobimy to w ten sposób. Mistrz kuźni Kaj gapił się w swoją kieszeń. Dopiero po kilku sekundach przyjął do wiadomości, co tam zobaczył. Nasiona w pełni wyrosły w niewielki zagon pszenicy. W jakiś sposób znalazły składniki odżywcze i wilgoć, by się rozwinąć. Ach, powiedział głośno kowal, naprawdę muszę nieco częściej czyścić to odzienie. Mistrz kuźni Kaj uznał, że spontaniczne stworzenie kieszeni pszenicy kwalifikowało się do opanowania rolnictwa, więc postanowił zużyć trochę ziarna do wytworzenia swojej odznaki rolnictwa. Resztę można zostawić do ugotowania. O cieniu, słuchajcie, no to dwie odznaki możemy już wykuć. A teraz sobie zrobimy, czekajcie, gdzie tu była ta z wieloryba? Bo pieczony wieloryb gdzieś tu był i to taki fajny też nastrójnik bardzo, bardzo dawało. Nie wiem, czy my mamy jeszcze wieloryba tutaj. Zaraz to obadamy. Tu było? Opiekany wieloryb. Ale to będzie na jedną porcję? Bym chciała duże. Nie, wiecie co? Zrobię ten chleb świąteczny duży. Nie będę kombinować. Bo ten wieloryba to, słuchajcie, się strasznie, strasznie długo robi. Dobra, także to mamy załatwione. Dwie następne odznaki do wykucia czekają, więc szybko robimy ten chlebek. Zjemy sobie już tutaj na miejscu, lecimy do nas do kuźni, wykujemy sobie te odznaki, a następnie zajmiemy się tutaj tymi zadaniami dziennymi, bo to szybko nam pójdzie, moi drodzy. Także szybko, szybko. No, zjedzone, soczysta przekąska. Lecimy do domu, chodźcie. Jesteśmy. Dorzuć tu węgla, mój drogi. Bardzo lubię grać, słuchajcie, tym kowalem. Bardzo lubię kowalem grać, no. Dorzucimy węgla. Ale ty masz tu dość sporo tych. Masz cytrusy tam, widziałam. I teraz tak, wykuj, mój drogi, te odznaki, tak jak mówiłam. Odznaka rolnictwa i odznaka architektury. Później tą zwykłą laskę jeszcze, dobra. Także lecimy. Dobra. Rolnictwo opanowane. O, myśli o tej, o Amandzie widzieliście? Pewnie gdzieś tu jest Amanda. Teraz architektura. Jest Amanda, jest tutaj. O, przyjrzyj się. Amandzia coś tu przyszła sprzedać, słuchajcie. Jakieś swoje tajne eleksyry. A jakie ty masz kontakty z Amandą? O, fajne. Dawna przyjaciółka. No, dawno nie gadaliście, co? Okej. Okay. Następną sztuką do nauczenia się jest krawiectwo. Nie wiem zbyt wiele o szyciu, ale znam się na kuciu. Może jakieś metalowe odzienie ożywi wyobraźnię wieśniaków. Dobra, ale wiecie co? Chodźcie, zajmiemy się tutaj tymi zadaniami dziennymi. Raz to zrobimy, będziemy mieli z głowy żelazną maskę chyba, nie? Mamy zrobić, tak coś mi się wydaje, że to jest to. Trzy żelazne maski. Mhm. Wykuj to, a następnie wykujesz jeszcze... Toporna zbroja płytowa. Dobra, lecimy. No i to mam. I teraz tak, temu dajemy zbroję, temu dajemy laskę. Fajnie, że są tutaj w kuźni, że czekają.
Następnie kasiurkę sobie jeszcze zarobimy. Nie ma tu już Amandzi, nie? Nie, ona już straciła dawno. Następnie zjemy sobie trochę tego chlebka, co sobie zrobiliśmy na zamku. Jakże pysznego, soczystego, soczysty chleb, słuchajcie. Soczysty chleb, no a co? No, no taki nastrójnik miał, no, soczysta przekąska, no co? Także, Szamaj, Kaju, mój drogi, teraz będziesz miał 11 poziom. Fantastycznie. I co? 3 żelazne maski, chodź. Bo ten już tu nam się, gdzie my sobie dosypiemy węgla, to on nam tutaj po prostu przyłazi, ten kostek. W ogóle wydawało mi się, że on był taki bardziej przy ciele. Zeszczuplał, ale tu nie można zeszczupleć w średniowieczu, bo słuchajcie, próbowałam i się nie dało. I się nie dało, ludzie. Wykuj. Szkoda, że nie mogę zaznaczyć tutaj, ile chcę sztuk, nie? Danej. A może można tak zrobić jakoś? Nie. Dobra. I czegoś mi tutaj zabrakło. Z czego ja robiłam te maski? Czekajcie. Kostur zagłady mogę zrobić? Moc 10. Ej, ja muszę zrobić jej kostur zagłady naszej Solveig. 10 najmocniejszy, bo ona ma chyba 7. Albo ma już ten już, kurczę, nie wiem. Żelaziwa! Oczywiście, że żelaziwa nam brakuje. Jest tu żelaziwo? Jest. Czy będą tutaj 3 żelaziwa? Ale jeszcze tu mamy. Wiesz co, weź to też zbierz. 7 aż zebrał. No, spoko. Zbierz tam też. Tylko się nie dziabnij tym kilofem znowu w głowę, w czoło. Pamiętacie, jak się ten, jak sobie wbił w czółko? Kaj, kurczę, na odcinku którymś tam z tych początkowych. Boże drogi. Ale teraz on już jest zaprawionym kowalem, więc wiecie... Nie zdarzają mu się takie wypadki. Wykuj. Żelaziwo nam było potrzebne. Mamy, jedziemy. Ostatnia maska. Coś nam jeszcze tam zostało? Co my mamy jeszcze? Kurczę, mamy to rolnictwo, architektura, krawiectwo będzie teraz. Wcześniej było kowalstwo. Coś tam jeszcze było, kurczę, nie pamiętam. Jeszcze coś nas czeka w każdym razie. Mam maski, teraz potrzebuję jakichś królików doświadczalnych, by zobaczyć, jak modnie w nich wyglądają. Ale to muszę... Czekajcie. Modnisiowi. Aha, to mam wyznaczone, komu ja mam dać. Dobra, spoko, chodźcie. Aż do doków musiałam się wybrać. Zobaczcie, jaki modniś. Założysz ją tutaj? To takie metalowe... Dobra, no coś. Dajemy następnemu. Kolejny modniś. Proszę bardzo. Oto nareszcie nakrycie głowy, które niesie jasny przekaz. Nie mam wstydu. Cudownie. Kaj, ale masz... Czekajcie, Kaj, masz w wyposażeniu chleb. Dlaczego sobie nie weźmiesz? Weź sobie talerz tutaj szybko, bo my jeszcze skoczymy do niego. O, tutaj. I damy mu maskę. Ej, założyli te maski. Tam nie poczekałam, zobaczcie. Ale to wygląda jak ten. Te golemy, pamiętacie? Te głowy golemów. O, cieniu. Dobra. I ostatni modniś. Proszę. Dla ciebie. Wspaniale będzie pasowało do mojego... Cóż, będzie wspaniale pasowało do czegoś tam. Modnisiom naprawdę spodobały się maski. Jeden z nich dał mi nawet pamiątkę, która pokazuje, że jestem fantastycznym projektantem. To chyba idealny obiekt do przetopienia na moją następną odznakę. Wracamy i przetopimy sobie tę odznakę jeszcze zanim właśnie pójdziemy spać z naszym Kajem i zobaczymy, co tam dalej właśnie z misją. Dorzuć węgla, Kaj. Tak szybciutko, no szybkęsa. I wykuj. Dasz radę jeszcze, dasz radę, mój drogi. Mamy wszystko... tak, żelaziwo tu jest potrzebne, dobra. Wykujemy sobie tę odznakę i... Może jeszcze zjemy, zanim pójdziemy spać. Tak, ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Następnie pójdziemy do Verkano. Spójrzmy jeszcze, co nam napiszą. Jest, okej? Okay? Dobra. Większość odznak... Czekajcie, wiecie co? Dam już mu tutaj, zanim wam zacznę to czytać. Niech on sobie weźmie porcję i pójdzie sobie spać. O, właśnie tak. Większość odznak jest gotowa. Następna jest odznaka wojowania, często powiązana z łowami. Za pomocą łowów zdobędę mięso, a dzięki rolnictwu ziarno. Użyję tych składników, by wypełnić moją odznakę gotowania. Wszystko do siebie pasuje. A, czyli dwie te nam zostały, nie? Umiejętności gotowanie i wojowanie, tak? Także fajnie.
Kaju, mój drogi, tu posprzątasz. Jeszcze zanim pójdziesz spać, do łóżka. Raz, raz. Widzimy się rano, kochani. Kończymy kąpiel poranną. Tak jest, naszym Kajem. Widzę, że tu nam się zadanie dzienne pokazały. Wiecie co? Chodźcie sobie zrobimy tak szybciutko. I tu mamy tylko podatki jeszcze później zapłacić, więc, moi drodzy, to będzie raz, raz. Zróbmy to, będziemy mieli to z głowy. Naprawimy tę łódź, oddamy ją i zapłacimy podatki. Następnie czeka nas wędrówka do lasu, aby właśnie wybrać się tam na polowanie. Dobra, także tak zrobimy, kochani moi. To ja sobie szybciutko już sama wypełnię te zadania dzienne, bo bez sensu, widzieliście już to tyle razy. Widzimy się pod lasem. Jesteśmy na miejscu. Zapomniałam zrobić mu coś do zjedzenia takiego, wiecie, na podróż. Jakieś pieczywo czy coś, jakieś pieczywo, tak, jakiś suchy prowiant, żeby sobie wziął nasz Kaj. Łowy wojowe? Taki wyraz jest? Wojowe coś? Nie wiem, słuchajcie. Wojowe łowy. I jest trochę głodny nasz Kaj. Mam nadzieję, że uda się polowanie, kurczę. O, Anoki tutaj jakiś ten. Jakiś fight. Anoki, to ty? Tak. Mam nadzieję, że się uda to polowanie. Widzicie, dotarłam tutaj tylko pod las i on już taki głodny. Ale tu mamy zamek zaraz blisko, więc spokojnie powinien dać radę. Jesteśmy. Co? I tak będziemy musieli chyba coś ugotować, jak się nie mylę. Nie było tak źle. Nie wiem, na co wciąż narzekają ci łowcy. Muszę zabrać kawałek tego mięsa i włączyć go do mojej odznaki wojowania. Zostawię resztę na moją odznakę gotowania. Aha, bo on by najpierw musiał przekuć. Dobra, także lecimy do domu. Tam coś zjemy. Nie będę tu już kombinować się, żeby tam na zamek jeszcze i tak dalej. Widzimy się, moi drodzy, już u nas w kuźni. Tak, Kaju, mój drogi, a weź sobie tutaj zrób coś. Patrzcie, zrób sobie tu coś i kliknęłam na ten. Tu chciałam przyrządź strawę. Coś takiego z sarniny. Nie, zrób sobie z łososia, bo nie wiem, czy tam ta sarnina to nie jest z tych łowów. Czasem się później nie będę miała na wykucie odznaki. Zjadłeś, mój drogi? Dorzuć węgla, wykuj, chodź. Cały odcinek dzisiaj będziemy kuć. A co? Tak jest. Przedostatnia chyba to jest odznaka, jak się nie mylę, ale nie wiem, czy kurczę coś jeszcze tam mi nie uciekło. Całkiem możliwe. Wykujemy, zobaczymy. O, ten tam non-stop coś sprzedaje. Ktoś tu non-stop przychodzi coś tam do niego kupić, a my nic z tego nie mamy, słuchajcie. Nic, żadnego zysku, proszę bardzo. Korzysta tutaj z mojego sprzętu, jakby nie było, z moich narzędzi i sprzedaje sobie. Po tajniacku. Co to ma być, cholerka? Proszę, następna na liście jest odznaka gotowania. Aby pokazać moje umiejętności kulinarne, połączę upolowane przeze mnie mięso z pszenicą z kieszeni. A piece są dla gamoni do kuźni. What? Czekajcie. No co, ma wykuć to żarcie? Ej, czekajcie. On tu albo upiec ma to miecho z tym? Kuźniowa strawa. Ej, rzeczywiście. No to dawaj. Kuźniowa strawa. Ło, pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, chyba nie przechodziłam tej misji. Coś nie pamiętam, kurde, tego. Nie pamiętam kuźniowej strawy. Jak ty zrobisz? Będziesz kłumotem? Ciekawa jestem. Jak to będzie wyglądało? Jesteście ciekawi? Chodźcie, zobaczmy to. Spójrzmy sobie. Zimno mi jest. Z chęcią bym tak postała przy takim piecu. W ogóle tak zimno u nas ostatnio, kurczaki. Siedzę tutaj opatulona, słuchajcie. Przed kąpem. Opatulona kucykiem, tak. Zobaczcie, jak się przygotowuje kuźniową strawę. Najpierw trzeba rozgrzać jakiś pręt metalowy, tak? Czy on będzie kół? Dlaczego ty masz taki chamski młot? Hej, mój pracowniku. Mój pomocniku. No i znowu tam trzeba pójść, no oczywiście. No i będziemy kuć tą strawę, no a co wyście myśleli, no? No nieźle, mogli to jakoś inaczej zrobić, nie? Coś, kurczę, nie wiem. Kuje żarcie? Albo półmisek, słuchajcie, wykuwa jakiś... jakiś talerz, na którym będzie ten. Czekajcie.
To najlepsza kuźniowa strawa, jaką znam. Mogę rzec, że moja siódma i ostatnia odznaka jest w pełni zasłużona. Hej, Bobby! Co słychać? Ej, mamy 11 poziom tutaj. Fantastycznie. Dobra, dobra. Także wykujemy, nie? Tę ostatnią odznakę, jak żeby inaczej. Gdzie to tutaj? O, odznaka gotowania. Proszę, wszystkie 7 odznak są gotowe. Aby naprawdę upamiętnić tę okazję, wykonam ostatnią pracę, by dowieść, że udało mi się opanować wszystkie 7 sztuk mechanicznych. Ale co mam wykuć? Spójrzmy. Co mamy wykuć? Wykuję młot niezrównanej mocy z 7 odznak. Wykuję pieczęć 7 sztuk mechanicznych. To będzie artefakt o silnych właściwościach magicznych. Będziemy musieli chyba wziąć właśnie ten artefakt, żeby otrzymać tę legendarną cechę, jak się nie mylę. Chociaż mogę się właśnie mylić. Nie jestem pewna. Słuchajcie, młot? Nie, nie chcę, bo mam bardzo fajny młot. Kai ma bardzo dobry właśnie ten młot. Który sobie sam zrobił. Jest chyba anielski, czy jak się... No 10 moc, także nie wiem, czy tu by była jakaś mocniejsza. W każdym razie ten jest wystarczający, jeśli chodzi o jego potrzeby. Weźmiemy sobie tutaj artefakt, jak najbardziej. Wykujemy. Ta pieczęć przemieni mnie w inną osobę. No wykuj. Zrobimy sobie, słuchajcie, to, bo o to w tym chodziło. Zobaczcie, wszystkie te mamy, mamy. O to w tym chodziło, moi drodzy, prawda? Żeby Kai otrzymał tę właśnie cechę legendarną. Przekuł sobie tego żarłoczka w coś fajniejszego po prostu. Legendarnego. No, kuj, kuj. Mój drogi. I co? Nareszcie dowód! Udało mi się opanować wszystkie 7 sztuk mechanicznych. Wszystkie z nich sprawiają, że jestem jeszcze lepszym kowalem. I teraz, moi drodzy, twój syn osiągnął taki moment w życiu, gdy jego fatalna wada może przemienić się w cechę legendarną. Wybierz jedną z 3 pokazanych cech legendarnych, a następnie kliknij przyjmij, aby dokonać zmiany. Zamknij drogę. Dobra, dobra. Mocarny, syty, uwodzicielski. Uhu! Mocarną to ma właśnie Kassandra. Ja ją musiałam jej dać. Znaczy, no nie musiałam, ale dałam po prostu. O. Niczym herosi z dawnych mitów, mocarni Simowie posiadają wielką sprawność fizyczną i są niemal niepokonani w walce oraz sporcie. Syty. Przeciwieństwo tego, co miał dotychczas, prawda? No to był ten głodny żarłoczek. Simowie z cechą syty mają bardzo efektywne ciała. Przepraszam, dzięki czemu mogą jeść znacznie mniej niż inni. Okej, okay. Jezu, te dzieciaki tak się drą na placu, jakby tam mordowali normalnie. Takie larmo. Romansowanie łatwo przychodzi Simom z cechą wodzicielski. Dosłownie emanują urokiem i inni Simowie nie potrafią im się oprzeć. Słuchajcie, syty nie chcę, bo nie chcę takich cech, które właśnie sprawiają, że on prawdopodobnie teraz w ogóle nie będzie musiał jeść. Znaczy, no będzie, ale to będzie, wiecie, będzie tak pomalutku ten, spadał ten głód, że bez sensu. Nie, takiego czegoś nie chcę. Zastanawiam się nad mocarnym i nad tym uwodzicielskim. Mocarny bardzo by pasował do Kaja, prawda? Posiadają wielką sprawność fizyczną i są niemal niepokonani w walce oraz sporcie. Uwodzicielski też jest fajny, ale jakoś nie bardzo mi do niego pasuje. On tutaj swoje serducho oddał, jakby nie było z Amandzie i nie będzie tu romansował raczej z innymi. Nie raczej, tylko nie będzie po prostu. Więc bierzemy mu mocarnego. Jak najbardziej pasuje mi tutaj do naszego Kaja ta cecha. Fantastyczne. I to jest taki umieśniony przecież gościu silny, więc wspaniale, że będzie miał tę cechę. No i już, kochani, mistrz kuźni Kai zdołał opanować wszystkie 7 mechanicznych sztuk i dokonał tego nie łamiąc ani jednej z zasad, które ustalił. Spełniając własne bardzo elastyczne kryteria, tak jest... Kowal naprawdę zasłużył na każdą odznakę, jaką sobie wręczył. Nikt nie będzie mógł protestować wobec tego, by mistrz kuźni Kai przyjął tytuł największego mistrza wszystkiego. Kai miał naprawdę dobry dzień. Słuchajcie, tak. Kai miał naprawdę dobry dzień. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że wy również mieliście dobry dzień. Co? Jak wam dzionek minął? Mam nadzieję, że równie dobrze jak Kajowi, moi drodzy. Okej, kochani, mam nadzieję, że fajnie bawiliście się wraz ze mną przy średniowieczu. Ja uciekam, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Buziole wam przesłam. Pa, pa!